Witam Państwa bardzo serdecznie. Zbliżają się jedne z najpiękniejszych świąt, święta Wielkiej Nocy. Rozpoczyna je Niedziela Palmowa. Wkrótce będziemy obchodzić święto Niedzieli Palmowej. Jest ona pamiątką wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy witano Go gałązkami palmowymi przepięknymi, których bardzo dużo rośnie właśnie na Ziemi Świętej. Machano tymi gałązkami, rzucano pod nogi, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. My na pamiątkę tego właśnie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy chcemy także uświetnić tą Niedzielę Palmową. Dlatego od wielu wieków wykonujemy przepiękne palmy, które zanosimy do kościoła, żeby je poświęcić. Nie mamy oczywiście takich pięknych palm, nie rosną u nas takie piękne palmy, ale za to rośnie u nas jedna roślina, która jest bardzo żywotna, która jest symbolem życia, symbolem odradzającego się życia, a mianowicie wierzbowe gałązki, brzozowe i wierzbowe gałązki. I nasza palemka, palemka dobrzyńska, także składa się właśnie z takich gałązek, które rosną wokół nas, na polach, w lasach. Możemy je także hodować w ogrodzie, ale nawet i w domu. Chodzi o to, żeby ta palemka wielkanocna, dobrzyńska palemka wielkanocna, zawierała jak najwięcej gałązek zielonych. Tradycyjna palemka wielkanocna, oprócz tej zielonej gałązki, która symbolizowała wiosnę, odradzające się życie, nowy rok rolny, także obok tej gałązki trzeba było włożyć jedną gałązkę bazi. One także będą miały ogromne znaczenie w momencie, kiedy wrócimy po poświęceniu palemki w kościele do domu. Dodatkowo jeszcze powinniśmy także dać bardzo dużo różnej gałązek. Mogą to być gałązki ścięte wcześniej. Najlepiej, gdyby one były ścięte w środę popielcową, to one do Niedzieli Palmowej przepięknie puszczą liście, nawet kwiaty, jak tutaj widzimy na gałązce, i wtedy możemy także to dodać do tej właśnie palemki. Na ziemi dobrzyńskiej te gałązki wierzbowe nazywano także skoczkami, nazywano także wijałkiem albo iwniakiem, ponieważ ta wierzba była symbolem odradzającego się życia. My wiemy z doświadczenia, że wierzba, jeżeli włożymy ją do ziemi, natychmiast się ukorzenia. Jeżeli włożymy ją do wody, ona natychmiast puszcza zielone listki, czyli wieczne drzewko życia. Możemy także dołożyć forsycję, jeśli ktoś już ma, prawda, rozwiniętą, którą także można ściąć wcześniej, jeszcze mamy czas, i ona rozwinie naprawdę piękne kwiaty do momentu Niedzieli Palmowej. Dekorujemy tak różnymi gałązkami, to jest bukszpan, może być borówka, może być asparagus, może być myrta, a więc wszystko to zielone, które w tej chwili, w danej chwili mamy pod ręką. W tradycji ziemi, w tradycji palmy dobrzyńskiej, na ziemi dobrzyńskiej była jeszcze tak zwana palma, ta trawa zwana palmą. Ona jest bardzo charakterystyczna. Ona całą zimę jest gdzieś tam, prawda, na bagnach rośnie i ścinana właśnie przed Niedzielą Palmową bardzo puszy. W XIX wieku było obowiązkiem dołożenia do palemki dobrzyńskiej właśnie takiej trawy zwanej palmą. No ale niestety po takiej Niedzieli Palmowej kościoły nasze były po prostu nieukwiecone, ale właśnie tymi opadającymi
pyłkami, po prostu brudzony był kościół, dlatego poproszono, ażeby wierni zastąpili tą właśnie palemkę taką właśnie tymi zielonymi gałązkami. Na początku XX wieku dziewczęta na ziemi dobrzyńskiej na wzór prawdopodobnie naszych sąsiadów na Mazowszu czy na ziemi kujawskiej zaczęto dekorować naszą palemkę także kwiatami, wykonanymi oczywiście przez dziewczęta, ponieważ przed Wielkanocą to było również zadanie dziewcząt, wykonać jakieś, prawda, wycinanki, które dekorowały dom, ale także właśnie te kwiaty do tej właśnie palmy wielkanocnej. Co było ważne w palmie wielkanocnej? Należało ją wykonać samodzielnie. Ta różdżka życia, nazywana właśnie na ziemi dobrzyńskiej, palemko nazywano różdżką życia, miała zapewnić domowi zdrowie, siły witalne, miały zapewnić dobry rok, dobre płody rolne. Dlaczego? Ponieważ na ziemi dobrzyńskiej takich palemek czasami gospodyni wykonywała kilka, po to, żeby umieścić je w każdej izbie, także w oborze czy w stodole, żeby zapewnić temu gospodarstwu dobry rok. Także jeżeli było to palma z kilkunastu gałązek, no to wówczas dzieliła tą palemkę po poświęceniu w kościele i po jednej gałązce rozmieszczała w domu. Ta palemka także miała takie siły zdrowotne, ponieważ ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, kiedy babcie prosiły, że po powrocie z kościoła należy połknąć jedną taką koćkę, taką jedną bazię, ten pierwszy kwiatek wiosenny należało połknąć, żeby zapewnić dziecku zdrowie. Możemy się uśmiechnąć, możemy nie wierzyć, ale czy to coś innego niż nasze herbatki ziołowe, które pijemy obecnie i wierzymy w ich wielką moc. A więc często także na ziemi dobrzyńskiej do tej palemki były i do koszyczka wielkanocnego były wkładane zioła. Ale o tym wspomina tylko pani doktor Karwicka w książce Kultura Ludowa Ziemi Dobrzyńskiej i tylko w niektórych wsiach właśnie tutaj na ziemi dobrzyńskiej. Ta palemka także miała za zadanie chronić dom od pioruna, dlatego wkładano ją w momencie burzy także w okno, podobnie jak tą właśnie gromicę, którą wcześniej już opowiadałam, była poświęcana w kościele w Matki Boskiej Gromicznej 2 lutego i miała ta również palemka razem z tą gromicą chronić dom przed pożarem. Pokruszone gałązki zeszłorocznej palmy rolnicy wsypywali do ziarna, do pierwszego ziarna i siali to ziarno na pole. Ta poświęcona palemka miała taką wielką moc, że dzięki temu plony miały być bardzo dobre. Musimy o jednym pamiętać, że te zeszłoroczne palmy palono i z tym popiołem posypywano także w środę popielcową głowy wiernych. O jednym musimy pamiętać. Palemki nie wolno wyrzucać. Te stare powinniśmy spalić, a popiół zakopać w ziemi. Nadchodzi także Wielki Tydzień. Po niedzieli palmowej nadchodzi Wielki Tydzień. W tym czasie oczywiście wierni uczęszczają na nabożeństwa. W dawnych czasach był to czas odwiedzania ubogich i chorych i udzielano im wsparcia. Z tych również ludowych obrzędów i wróżb tego tygodnia, Wielkiego Tygodnia, gospodarze wróżyli pogodę na cały rok. Na przykład twierdzono, że jak będzie Wielka Środa, taka będzie wiosna, jak i Wielki Czwartek zapowiadał, jakie będzie lato, Wielki Piątek, jakie będą żniwa i wykopki, natomiast Wielka Sobota wróżyła pogodę na całą zimę. Oczywiście w Wielki Czwartek to jest ostatnia wieczerza. To jest nabożeństwo, to jest ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz kapłaństwa. To jest także w kościołach milkną dzwony, milkną także dzwoneczki. W tradycji ludowej tego dnia chłopcy wybiegali na wieś i tymi drewnianymi kołatkami kołatali, ogłaszając, że nadchodzi koniec pożytku.
Mostu, największe wydarzenie Wielkiego Piątku. Na ziemi dobrzyńskiej w miejscowości Wymyślnie jeszcze w okresie międzywojennym był to taki zwyczaj, że kościelny razem z dwoma ministrantami, takim drewnianym wózkiem, na którym wozili tak zwaną sznarę, czyli ogromną kołatkę, jeździli tą właśnie sznarą po wsi, a stukot kół wózka ogłaszał ludziom, że nadszedł kulminacyjny punkt Wielkiego Postu. W tym dniu także był obrzęd zwany wieszaniem Judasza. To był bardzo dawny ludowy zwyczaj, kiedy wykonywano taką kukłę wypełnioną sianem, bardzo dużą, wleczono ją po prostu przez całą wioskę. Dodatkowo jeszcze chłopcy uderzali w nią kijami, także wyrażano takie negatywne opinie o tym Judaszu. Dlaczego? Na pamiątkę zdrady Judasza, który wydał w ręce żołnierzy Jezusa za 30 srebrników. Żeby pokazać, jak negatywny to był właśnie gest, to topienie, wieszanie Judasza było bardzo rozpowszechnione w Polsce, również i na ziemi dobrzyńskiej. Wielki Piątek to oczywiście strojenie grobów Chrystusowych w kościołach. Zwyczaj ten już był w Polsce od XVI wieku, kiedy umieszczano figurę Jezusa ukrzyżowanego powyżej, w centralnym punkcie tego grobu. Powyżej była to monstrancja przykryta jakimś przezroczystym woalem na znak całunu, którym owinięto Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża. Natomiast w tradycji naszej polskiej dochodził jeszcze element narodowy. W okresie niewoli narodowej przy grobie właśnie znajdowały się elementy tradycji narodowej, znajdowały się orzeł, znajdowały się kajdany jako znak niewoli pod trzema zaborami. W okresie wojny były to druty kolczaste, które mówiły o obozach koncentracyjnych, a więc ten grób Chrystusa jednoczył w bardzo trudnym okresie właśnie niewoli narodowej i wojen, jednoczył ludzi właśnie przy grobie i po raz kolejny czuli się po prostu tutaj Polakami. Wielki Piątek to oczywiście w tradycji ludowej przede wszystkim Boże Rany. Nie wiem, czy Państwo otrzymywali takie Boże Rany, ja tak. Było to oczywiście, kiedy byłam dzieckiem, rankiem. Wielki Piątek, tata brał zielone, wcześniej przygotowane gałązki, wchodzili, najczęściej to byli oczywiście ojcowie, wchodzili do pokoju, do izby, podnosili te kołderki, podnosili pierzynki, no i po tych gołych nóżkach dzieci były smagane. Na znak, że Pan Jezus też był biczowany, a więc nazwa Boże Rany, ale ta gałązka zielona, ona miała taką wielką moc w okresie Wielkanocy, moc oczyszczającą i także symbol zdrowia, sił witalnych. Dlatego również te Boże Rany były bardzo ważne. Wypowiadano wtedy też taką formułkę: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, cierpiał Jezus za nas smętek, już jedna nocka do Wielkanocka. W tym dniu także rolnicy obowiązkowo w piątek, ale również i w czwartek wychodzili na pole, żeby zacząć prace polowe. Wiemy o tym z opisów mieszkańca ziemi dobrzyńskiej, Trajchla, który był wyznania ewangelickiego, który tak opisuje ten dzień. Aby zapewnić sobie dobre plony, gospodarze na ziemi dobrzyńskiej od wczesnego świtu ostentacyjnie ciągnęli na pole, by orać, bronować, siać, nawet gdy pogoda była niesprzyjająca. Pracowano jednak tylko do południa, ponieważ po południu mężczyźni ubierali się w jakieś mundury i szli do grobu pańskiego, żeby pełnić wartę do świtu. Wielki Piątek było także rozpoczęcie malowania jajek wielkanocnych. No i tutaj to już był popis
jest dla dziewcząt, które no, musiały wykazać się wielkim kunsztem, pomysłowością, bo to jajko wielkanocne ma również ogromną, ogromną moc. W ten dzień piątkowy także kobiety, jak gdyby chcąc pokazać, że kończy się już ten wielki post, że już mamy dosyć tego żuru i śledzia, że już jesteśmy po prostu tym zmęczeni jedzeniem tych postnych potraw, w Wielki Piątek wynosiły naczynia gliniane, jakieś, prawda, czerepy napełnione popiołem, rozbijały to gdzieś tam, prawda, na polu na znak końca postu. Natomiast dzieci wieszały za ogon śledzia gdzieś na płocie czy na drzewie, bo one także chciały wyrazić już to, że mają dosyć tego postu i był to także znak, że wkrótce wszyscy zasiądą do obfitego wielkanocnego stołu. Wielka Sobota w tradycji jest to święcenie wody, święcenie ognia, święcenie głogu i również na ziemi dobrzyńskiej była tradycja, że wykonywano takie wianuszki wykonane właśnie z ciernia bądź po prostu głóg, który święcony był w Wielką Sobotę. On miał ogromne znaczenie, ponieważ te bardzo ostre igiełki mówiły o tym, że jest to magiczny przedmiot chroniący przed złem. Dlatego te ogarki przynoszone właśnie w sobotę z kościoła, zawieszano taką właśnie za obrazem. I tutaj należy wspomnieć, że na ziemi dobrzyńskiej, w moim domu, ja też pamiętam, były bardzo charakterystyczne dwa obrazy. To był obraz Matki Boskiej z otwartym sercem i Pana Jezusa z otwartym sercem. Te obrazy były właściwie w każdym domu. I ja pamiętam, jak moja babcia za obraz Matki Boskiej z otwartym sercem wkładała właśnie taką palemkę wielkanocną, żeby ona cały czas była w domu i chroniła przed złem. Natomiast za obraz Pana Jezusa wkładano właśnie kawałek ciernia, czy taki wianuszek cierniowy. A więc znowu wielka, ogromna symbolika cierni, ponieważ Pan Jezus oczywiście taką cierniową koronę również miał włożoną na głowę. Także było święcenie wody i tutaj ta woda święcona, poświęcona w kościele, miała również ogromną moc, ponieważ ona towarzyszyła tym ludziom przez cały rok. Na przykład, gdy ktoś zachorował, to należało wypić łyk święconej wody. Gdy ktoś miał jakieś, prawda, wysypki, należało naskórzyć, należało pokropić tą wodą. Także błogosławiono młodych, gdy wyjeżdżali do kościoła, rodzice pokrapiali właśnie tą święconą wodą, ale ja jeszcze pamiętam, że woda święcona musiała być codziennie, a mianowicie przy drzwiach były tak zwane kropielniczki i tam była wlewana ta właśnie woda święcona, poświęcona w Wielką Sobotę i był taki zwyczaj, że jeżeli gość wchodził do tego domu, to właśnie maczał palce w tej kropielniczce, żegnał się i nie mówił dzień dobry, ale mówione było, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak, ja jeszcze pamiętam, że starzy ludzie taki zwyczaj był i również na ziemi dobrzyńskiej. Także w tą Wielką Sobotę mamy święcenie pokarmów. No i to święcenie pokarmów jest także bardzo ważne. Ważne jest to, żeby w tym koszyczku wielkanocnym znalazły się te surowce, które sama gospodyni wykona. Były one bardzo znowu symboliczne. W dawnych czasach to nie były takie małe koszyczki wiklinowe, ale to były ogromne kosze wiklinowe, kopańki, w które gospodyni wkładała wszystko, co upiekła. Babę, mazurek, czy jakieś drożdżowe ciasto, kopy jaj. Tam była także szynka, były pęta kiełbasy, był chrzan, była sól. No i oczywiście czasami zdarzało się w co zamożniejszych domach, to była tak zwana głowizna, czyli łeb prosiaka po prostu, albo całe małe prosie upieczone. No a w pyszczku oczywiście nie miał jabłuszka, tylko miał
jajko. Te właśnie duże kosze, te kopańki były znoszone do jakiegoś dużego gospodarza, nie noszono do kościoła, po prostu zbierano się w wiosce do jednego gospodarza, bądź na przykład do dworu, bądź gdzieś przy kapliczce, przy kościele, wtedy wychodził bądź przyjeżdżał ksiądz i święcił te wszystkie potrawy. One wszystkie te produkty musiały znaleźć się na wielkanocnym stole. I może teraz jeszcze kilka słów, co oznaczały, jaka była symbolika tych właśnie. A więc przede wszystkim powinien tam znaleźć się chleb. Chleb jako najważniejszy symbol, ono przedstawia ciało Chrystusa, tak jako płatek jest bardzo ważny, był niezbędny, jest niezbędny do życia. Bez chleba właściwie nie ma życia, jest głód. We wszystkich kulturach jest on bardzo ważnym pokarmem. W tradycji ludowej gwarantował pomyślność, dobrobyt, no i oczywiście to, że tego chleba nigdy na stole nie powinno zabraknąć. Dalej, oczywiście baranek. Baranek, który ja tutaj mam z cukru, ale na ziemi dobrzyńskiej były te baranki pieczone z ciasta bądź wykonywane z masła. Już w okresie międzywojennym pojawia się właśnie baranek cukrowy i znowu jest to baranek jako symbol świąt wielkanocnych, uosabia zwycięstwo Chrystusa, bo on też jako ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, by następnie zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią. W tradycji ludowej miał ten baranek zapewniać przychylność przyrody i chronić przed klęskami i żywiołami. Kolejne to oczywiście coś dobrego, czyli jakaś kiełbaska, może to być jakaś szyneczka, prawda, czy coś mięsnego, dlatego że oznaczała to płodność i zdrowie, czyli była symbolem także dostatku, była także no, takim symbolem dobrego życia. I w tradycji takiej polskiej, już w okresie międzywojennym, pojawia się tak zwana polska kiełbasa, która obowiązkowo również musiała być w takim koszyczku. Był to również znak, że kończy się post. W koszyczku powinna być także sól i pieprz, albo chrzan. Sól, no wiadomo, bez soli nie ma życia. Ona miała chronić przed złem i zepsuciem naszych dusz. To życiodajny był minerał. Bez soli, jak powiedziałam wcześniej, nie było życia. Stąd także stwierdzenie o soli ziemi, bo Pan Jezus nauczał, mówił zresztą do uczniów, jesteście solą tej ziemi. A więc w tradycji ludowej także wierzono, że posiada właściwości odstraszania wszelkiego zła. Kolejnym będzie oczywiście coś słodkiego, czyli to jest babeczka, to może być kawałek ciasta drożdżowego, ale również upieczony przez gospodynię. Takim ostatnim elementem jest oczywiście jajeczko wielkanocne. To jest symbol w kulturze ludowej zdrowia, sił witalnych, odrodzenia. Ponieważ pełniło także rolę talizmanu zabezpieczającym przed złem i zaklinaczem było dobrego, symbolem życia, zdrowia i miłości. Dawało życie, jajeczko dawało życie, dlatego właśnie tą wiosną, kiedy przyroda budziła się do życia, kiedy zaczynały kwitnąć pierwsze kwiaty, kiedy właśnie zaczęły zielenić się drzewa, kiedy ziemia zaczyna rodzić, ożywa, tak samo i rodzi nowe plony. I to jajeczko jest także symbolem życia, ale także symbolem miłości, ponieważ w kulturze ludowej, zwłaszcza jeśli chodzi o drugi dzień świąt, poniedziałek wielkanocny, obdarowywały dziewczęta swoich chłopców właśnie takimi czerwonymi jajeczkami jako symbol miłości, akceptacji i były one najczęściej barwione w cebulaku. Były także barwione w wywarze z zielonych liści, bądź z kory z drzew, bądź na przykład w takim na czerwono, także były barwione w buraczkach ćwikłowych. I to jajko, obdarowywanie tych chłopców chodzących po dyngusie
te panny na wydaniu, które obdarowywały chłopców, no oczywiście musiały pokazać swoje zdolności. Im piękniejsze udekorowane jajko, tym oczywiście o tej dziewczynie mówiono bardzo dobrze. Jajka umieszczano także w oknach domów, aby dom omijały pioruny. Rzucano jajkiem w ogień, ponieważ wierzono, że ugasi pożar. Dotykano zwierzęta gospodarskie święconym jajkiem, aby chroniło je przed chorobami. Dodawano potłuczone skorupki jaj wielkanocnych do kurzej karmy, aby kury się dobrze niosły. W wodzie, w której gotowane były jajka, panny myły twarz, żeby zachować urodę, czyli piękne lico. Zakopane jajko w sadach i na polach miało zapewnić urodzaj. Jajko zakopane na rozpoczęcie budowy domu zapewniało pomyślność jego mieszkańcom. Toczenie jajka po ciele chorego miało mu pomóc w zwalczaniu choroby. Natomiast zakopywanie poświęconej pisanki pod progiem domu miało na celu zagrodzenie dostępom siłom nieczystym. Należy jednak przede wszystkim pamiętać, że ze święconki nie wolno nic wyrzucać. To znaczy, jeżeli nie zjemy poświęconego jadła w ten poranek wielkanocny, przy stole wielkanocnym, to resztki należy spalić, ale nigdy wyrzucać, podobnie jak ze skorupkami jaj. Pierwszy dzień Wielkanocy, no każdy starał się wstać o świcie, by udać się na rezurekcję. Tego dnia raczej nie wykonywano żadnych prac, zjadano to, co było przygotowane wcześniej. Nie rozpalano nawet ognia pod kuchnią, chociaż na ziemi dobrzyńskiej, może zresztą nie tylko na ziemi dobrzyńskiej, tymi ogarkami przyniesionymi w Wielką właśnie sobotę, poświęconymi w kościele, rozpalano pierwszy ogień w piecu. To także chorzy starali się przed rozpoczęciem rezurekcji obmyć się w strudze lub rzece, idąc na rezurekcję, wierząc, że ich to uleczy. Po rezurekcji z kolei gospodarze ścigali się wozami, bo ten, kto wrócił pierwszy do domu, miało czekać na niego szczęście i powodzenie. Na śniadaniu wielkanocnym po złożeniu sobie życzeń oczywiście dzielono się święconym, no i oczywiście tym przysłowiowym jajkiem. Natomiast pokruszone resztki pokarmu wsypywano także do zboża lub grochu przeznaczonego na siew wiosenny. Skorupki ze święconych jajek dawano kurom, by dobrze się niosły. Tego dnia wszyscy spędzali czas w domu, nie odwiedzając się wzajemnie. Starano się, aby w ciągu dnia na przykład nie zdrzemnąć się, ponieważ wówczas zboże będzie nieudane. Czyli takie, możemy powiedzieć, taka magia tej Wielkanocy była również bardzo ważna w tradycji ludowej, zwłaszcza jeśli chodzi o plony w gospodarstwie. Natomiast zupełnie innym był poniedziałek wielkanocny, dzień odwiedzin, dzień zabawy, no i oczywiście dzień dyngusu-śmigusu. Polegał to na polewaniu wzajemnym, może nie, ale tutaj kawalerowie najczęściej polewali dziewczęta, polewanie wodą i magia zielonej różdżki życia to jest właśnie to, co miała przynieść wiosna i wszystko to, co będzie w ciągu całego roku. Na ziemi dobrzyńskiej no był ten właśnie zwyczaj oblewania panien przez kawalerów. Bardzo często przy studniach czy w drodze do kościoła łapano dziewczęta i nawet były też przypadki wrzucania gdzieś do rzeki czy stawu przy wiosce. Oczywiście chodziło o to, żeby dziewczyna była cała oblana wodą. Myślicie Państwo, że dziewczęta nie chciały tego? Oczywiście, że chciały, ponieważ oznaczało to, że się podobają, że będą miały kawalera, że wyjdą dobrze za mąż i bardzo często właśnie spacerowały tego dnia i były gotowe, przygotowane na to, że ktoś je złapie, ktoś je obleje wodą. To oblanie wodą miało chronić także od chorób, wróżyło też dziewczynie szybkie za mąż pójście. Głównie było to w
poprzednich wiekach te oblewanie wodą było w tak zwaną niedzielę przewodnią. Natomiast właśnie w poniedziałek wielkanocny było smaganie tą zieloną gałązką po nogach dziewcząt. Dopiero później te dwa obrzędy się połączyły i obecnie w poniedziałek wielkanocny jest również oblewanie wodą i smaganie zielonymi gałązkami. Było to także pewna forma zabawy, ponieważ oczywiście odwiedzający chłopcy, którzy przychodzili na ziemi dobrzyńskiej, trwało to właściwie cały dzień, bo rankiem chodzili mali chłopcy, później kawalerowie, a po południu ruszali gospodarze, którzy szli od domu do domu, prawda, i często kończyło się to jakimś poczęstunkiem. Także w czasie tego dyngusu chłopcy wypowiadali pewne wierszyki, na przykład: przyszedł ja tu po dyngusie, powiem wam ja o Jezusie, Jezus wstał, dyngus dał, a my z łóżka wstali, Jezuska szukali, a on leżał w grobie, odpoczywał sobie, a wy, panie, nie dumajcie, jeno jajek w torbę dajcie. I te jajka zbierane w ciągu tego właśnie dyngusa, no to wykorzystywano do zabawy wielkanocnej, gdzie tak zwane były gry w jajka, tłuczenie jajek, jeden o drugi, zwyciężał ten, który najwięcej tych jajek zebrał. Czy tylko ten zwyczaj polewania wodą był w lany poniedziałek tylko na wsi? Oczywiście nie, ten zwyczaj był obchodzony w całej Polsce, obchodził je wszystkie stany i wszyscy bawili się tego dnia bardzo dobrze. Dla przykładu podam tutaj jeszcze opis takiego pana Antoniego Byliny Brzosowskiego, który tak opisuje ten dzień, goszcząc u hrabiostwa Zamojskiej w Kozłówce w 1925 roku. Pamiętam, jak przyłapałem Zosię Sikorską, córkę generała, na korytarzu na dole, kiedy uciekała do swego pokoju. Oblałem ją tak celnie kubłem wody, że nie zostało na niej jednej suchej nitki. Natomiast Leszek Zamojski obrał inną drogę, sprowadził pompę strażacką i trzymając w ręku długi wąż, oblewał gości wchodzących czy wychodzących z sieni. Takie były zwyczaje wielkanocne jeszcze lanego poniedziałku, jeszcze w okresie międzywojennym. Natomiast w niektórych regionach Polski we wtorek wielkanocny z kolei dziewczęta oblewały chłopców. A tak w ogóle to jest takie przysłowie, że aż do zielonych świątek można lać się w każdy piątek. W tym roku zielone świątki będziemy obchodzić 23 maja, a więc mamy czas na to, żeby kogoś tą wodą poświęcić. Na zakończenie, proszę Państwa, chciałabym złożyć od nas pracowników, od dyrektora Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, niech ta różdżka życia, ta palemka dobrzyńska zapewni Państwu zdrowie, dobre życie, pomyślność, ochroni Was przed złem, a przede wszystkim da siły na te kolejne tygodnie walki z tą walką z chorobą, która no niestety, ale dotknęła nas wszystkich. Niech więc te święta będą pełne nadziei i zdrowia. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego.